dobry. Nazywam się Marcin Szewców. Znajdujemy się na gospodarstwie pana Jonathana Humphrey i będziemy dzisiaj rozmawiać o zwalczaniu uciążliwych chwastów, takich jak wyczyniec polny i miotła zbożowa w uprawie zbóż. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Jonathan Humphrey. Zapraszam do gospodarstwa rolnego Parku Szewo obok Bartoszyce. Jestem Anglikiem, przyjechałem do Polski w 1996 roku. Ja skończyłem Uniwersytet Rolniczy w Anglii i od razu przyjechałem tu do Polski. I zaczynam uczyć, jak uprawiać zbóż w Polsce. Jest trudniejsze w Polsce, bo warunki atmosferyczne są całkiem inaczej, inne odmiany pszenicy i potencjał plon jest dużo mniej jak w Anglii. W naszym terenie w Bartoszyce mamy troszeczkę ciężejsze, lepsze gleby, więcej wilgoć i mamy więcej problemów z chwasty jednoliścienie. Szczególnie miotły i teraz wyciniec na ciężejsze gleby. Te dwa rośliny są więcej problemy, co roku trudniejsze i trudniejsze, ale jest sposób do zwalczenia tych chwastów, tylko musi być mądry wybór. Wyciniec. Wycieniec był problem, jest problem i będzie problem. Tylko my musimy żyć tego chwastem i musimy tolerować ten chwast, ale nie dać go wolnej ręki. Musimy walczyć o każdy front. Miotło zbożowe. Pokazuję więcej teraz, bo ludzie sieją pszenicę wcześniej, pryskały do glebowej wcześniej, przeciw wycince. Miotły wychodzi późno, wilgotne gleby i często te substancje aktywne są niszczone przez słońce i suchą pogodę w wrzesień. Pryskam Pontos, na lżejszej ziemi tam 0,8, na pełniejsze, ciężejsze gleby litr na hektar. Chociaż Pontos jest świetnym rozwiązaniem, bo jest dwa substancje aktywne, łagodne na rośliny. On działa kontaktowy i doglebowy. I jeżeli jest pryskany koniec w październiku, początek listopada, świetnie radzi na miotło zbożowe. I jak Państwo widzisz, jest w miarę czysty, są pojedyncze, tak? I z tyłu jest taki omijak, gdzie Pontos nie doszło i widać, miotło trochę jest. Ale miotło, jeżeli jest konkretnie zrobione na jesień, dwa razy doglebowy, już mamy wyciniec prawie skończony i miotły sporadycznie będzie, ale nie będzie jak kiedyś było. BASF. We create chemistry.